Wtorek, 22 sierpnia, czas na główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Wakacje powoli się kończą i trwa końcowe odliczanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla rodziców oznacza to konieczność skompletowania wyprawki szkolnej. O ile w szkołach podstawowych głównym zmartwieniem są artykuły papiernicze, plecaki, piórniki i inne tego typu akcesoria, to sprawa komplikuje się w szkołach średnich. Liczba podręczników i ich ceny mogą szokować. Z pomocą przychodzą antykwariaty, ale nie wszystkie książki można w nich znaleźć. Karolina Komada. Dla dzieci nowy rok szkolny to powrót do nauki, a dla rodziców duże wydatki. To jest do religii. Laura idzie do czwartej klasy, więc razem z innymi dziećmi szkół podstawowych dostanie ze szkoły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ale tylko do przedmiotów obowiązkowych. Rodzice muszą jej kupić książki do religii. Na pewno zaskoczyła mnie cena kleju, taki lepszy klej, który dzieci moje używają w sztyfcie. To cena około 10 zł. Sprawy komplikują się w szkołach średnich. Kilka lat temu pani Barbara wydała ponad 1000 zł na podręczniki dla córki. Teraz, gdy jej syn idzie do drugiej klasy technikum, książki kupuje w antykwariacie na tak zwaną wymiankę. W tamtym roku to braliśmy u pani podręczniki, przywieźliśmy, pani sobie przeliczyła, jaki jest ten koszt, zabraliśmy nowe podręczniki, które są nam potrzebne na ten rok szkolny, pani sobie wyliczyła, no i ekstra, bo w sumie nie musieliśmy nic dopłacać, tak? Niestety w antykwariatach nie wszystkie książki są dostępne, nie ma w nich podręczników do nowych przedmiotów typu HIT, czyli historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie, a także podręczników z nowej podstawy programowej. W liceum ceny nowych podręczników do pierwszych klas sięgają nawet 1000 zł za komplet. Jeśli chodzi o książki nowe, to ceny w tym roku wzrosły i myślę sobie, że wzrosło około 20-30% w księgarniach. No nie jest to wina księgarzy, tylko wina no całej sytuacji i w związku z tym te podręczniki są droższe. Nie wiem jak jest w innych antykwariatach, w naszym antykwariacie cena podręczników od zeszłego roku nie uległa zmianie. Średnio podręcznik kosztuje między 28 a 30 zł. Rodzice i opiekunowie mogą starać się o dofinansowanie wyprawki. Program rządowy Dobry Start to jednorazowa wypłata 300 zł. Którą można otrzymać niezależnie od dochodu rodziców. Od początku lipca, od kiedy rozpoczął się nabór wniosków na wyprawkę szkolną, rodzice z województwa śląskiego złożyli już prawie 278 tysięcy wniosków. Jeżeli rodzice i opiekunowie zdążą taki wniosek złożyć do końca sierpnia, czyli do końca tego miesiąca, to mają gwarancję, że pieniądze trafią na ich konto do końca września. Patrząc na ceny podręczników i przyborów szkolnych na wiele nie starczy, ale zawsze to jakaś ulga dla rodziców, zwłaszcza jeśli do szkoły posyłają więcej niż jedno dziecko. Niebezpieczny trend wśród nastolatków, przed którym ostrzega policja w całym kraju. Wyzwania, które mogą prowadzić do tragedii, swój początek mają w internecie, najczęściej w popularnych mediach społecznościowych. Jedno z ostatnich polega na tym, że na 48 godzin trzeba zniknąć bez śladu. Im więcej informacji o zaginięciu nastolatka, tym dla niego lepiej. Policja apeluje przede wszystkim do rodziców, by interesowali się tym, co ich dzieci robią w sieci. Fatima Orlińska. Dla zabawy pozorują swoje zniknięcie, angażując w to rówieśników i tworząc łańcuszek niebezpiecznej zabawy, która może okazać się tragiczna w skutkach. Nastolatkowie w Polsce coraz częściej ulegają niebezpiecznemu trendowi, jakim jest wyzwanie zniknij bez śladu. W mediach społecznościowych policja ostrzega. Osoby kilkuletnie narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, których są nie do końca świadome. Dlatego też apelujemy do rodziców, opiekunów tych nastolatków, by zachowali wzmożoną czujność i zwracali uwagę na ich aktywność w sieci. Każde zaginięcie traktowane jest priorytetowo i angażowane są znaczne siły policyjne. Służby jednak nie mogą być wszędzie. Taka zabawa w zaginięcie może sprawić, że nie dotrą na czas do kogoś, kto naprawdę potrzebuje tej pomocy. Pomocy mogą potrzebować również ci, którzy niebezpieczne wyzwania podejmują. Jak tłumaczy psycholog internetu, z takimi ucieczkami pozornie dla zabawy mogą wiązać się osobiste tragedie przeżywane przez młodych ludzi. Nierzadko chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę na przykład rodziców, czy zyskać akceptację rówieśników.
Tutaj chodzi właśnie o krytyczne myślenie, dlatego że ta potrzeba aprobaty to sprawia, że młode osoby są takie jak ćma, która właśnie do światła gdzieś tam frunie, a chodzi o to, żeby się zatrzymać, pomyśleć racjonalnie, czy to naprawdę ma sens i niestety tutaj trzeba też budować właśnie tą samoocenę, żeby ta osoba miała taką siłę powiedzieć, nie, to jest po prostu już, mówiąc delikatnie, zbyt absurdalne, żeby w tym uczestniczyć, po co mi to? O każdym zniknięciu dziecka rodzic lub opiekun powinien niezwłocznie powiadomić policję. Nie ma określonego czasu, jaki musi upłynąć od momentu zaginięcia. Dopiero po zgłoszeniu służbom zaginięcia dziecka pomocy można szukać w fundacjach, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem zaginionych. Według policyjnych statystyk tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 2000 zaginięć dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jeśli chodzi o najczęstsze przyczyny zaginięć osób poniżej 18 roku życia, to jako fundacja wyróżniamy 3 takie przyczyny. W przypadku małych dzieci mówimy tutaj przede wszystkim o nieodpowiedniej opiece ze strony osób dorosłych, opiekunów, rodziców. W przypadku nastolatków mówimy o ucieczkach. I trzecia ta przyczyna to porwania rodzicielskie. Nasza fundacja jest polskim operatorem numeru 116 00. I ten numer jest znany w Polsce jako telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Zaginięciom dzieci można zapobiegać. Pierwszym krokiem do tego powinna być kontrola, co młodzi robią w internecie, kogo słuchają i czym się inspirują. Kilka centymetrów i doszłoby do tragedii. Kierująca samochodem osobowym oszukała przeznaczenie, kiedy przez przednią szybę wpadł jej do auta kilkunastokilogramowy starowy przedmiot. Całą sytuację zarejestrowała kamera zamontowana w samochodzie kobiety, a policja ustaliła już właściciela ciężarówki, z której odpadł niebezpieczny element. Fatima Orlińska. Kierowca ciężarówki, z której wypadł stalowy element, nie miał nawet pojęcia, że na drodze wydarzyło się coś złego. Jak informuje policja, o fakcie dowiedział się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze dotarli do niego z nagraniem. Jak widać, kilka centymetrów zadecydowało, że nie doszło do tragedii. Skończyło się na poważnym uszkodzeniu samochodu. Samochód to była ciężarówka z takim dźwigiem HDS, czyli samorozładująca się, można powiedzieć. Kierowca tam rozładowuje po dostarczeniu towaru. I to była taka stopa, podstawa stopy stabilizującej przyczepę. Dlaczego ona odpadła? To będzie właśnie od tego postępowanie, które tutaj prowadzimy. No wstępnie tam wszystko wskazuje, że jakaś wsteka techniczna nastąpiła, ale oczywiście będziemy badać w Urzędzie Dozoru Technicznego, bo tego typu samochody, pojazdy wymagają odpowiednich przeglądów i tak dalej. Tak czy inaczej, sprawa trafi do sądu. Sama poszkodowana dzięki nagraniu z wideorejestratora będzie mogła liczyć na odszkodowanie i pokrycie kosztów strat. Policja przypomina, że korzystanie z samochodowych kamerek często pozwala ustalić przebieg wypadku lub kolizji. Warto więc taką kamerę w swoim samochodzie mieć. Często jest, że odpryski na szybach pozostają po takim tym, no i kierowcy się do tego nie przyznawają, że takie miejsce ma znaczenie, ale przeważnie po budowach wyjazdu pierwszych z budów tak jest, bo są te drogi jednak uwalone z tych piasku, glin i kamieni, żwirów. Najwięcej niebezpiecznych sytuacji, które widziałem, zdarzały się w zimę podczas spadającego lodu z naczep tirów. Bardzo często byłem świadkiem tego i nieomalże byłem uczestnikiem takiego wypadku. Więc uważam, że to jest naprawdę duże zagrożenie. I w takich sytuacjach nagranie może być dowodem w sądzie. Po jego obejrzeniu nawet sprawca nie powinien mieć wątpliwości, kto zawinił. Miasta jeszcze niedawno wyłączały światła, żeby zaoszczędzić na prądzie. Teraz wydaje się, że na rynku energetycznym sytuacja nie jest już tak kryzysowa. Mimo to gminy po raz kolejny będą kupować energię wspólnie, żeby było jak najtaniej. Łukasz Kądziołka. Jeszcze kilka miesięcy temu samorządy prześcigały się w pomysłach na oszczędności związane z energią. Teraz metropolia wraz z innymi gminami i podmiotami po raz kolejny szykuje się do dużego jej zakupu. Największą gminą, która znalazła się w grupie zakupowej, są Katowice. Energia to duży wydatek dla stolicy województwa. Rocznie około 14 milionów złotych za energię, jeżeli chodzi o miejskie instytucje. Pewnie ta kwota wzrośnie. Udało nam się przystąpić do tej grupy zakupowej jeszcze przed tymi największymi podwyżkami cen energii. Mowa o poprzednim przetargu z 2021 roku. W najnowszej grupie zakupowej znalazło się łącznie 330 podmiotów, które zamówią prąd dla 1500 odbiorców. To na przykład instytucje kultury, szkoły, przedszkola, ośrodki sportowe czy urzędy gmin. Im większa jest ta grupa, tym więcej można zaoszczędzić. W skali całej grupy zakupowej one mogą sięgać nawet 300 milionów złotych rocznie. A ceny tej zakontraktowanej energii
energii elektrycznej w porównaniu z cenami rynkowymi w danym dniu obowiązującymi są mniejsze nawet o połowę. Jednak nie chodzi tylko o pieniądze. Jako miasta i gminy metropolii jesteśmy potężnym odbiorcą, największym miejskim w kraju i liczymy na to, że to działanie wspólne pozwoli nam tutaj negocjować lepsze warunki. To nie jest tylko kwestia ceny, to są kwestie zapisów, oczywiście umów, kwestii przesyłu tego prądu. Samorządy liczą też na utrzymanie niższej maksymalnej stawki za energię elektryczną. Rząd jest na etapie procedowania zmian, które mają zmierzać do ustalenia jej na poziomie 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle, ile dla gospodarstw domowych. Ma to wejść w życie od 1 października. Jedni budują byle jak, a drudzy tak, żeby było dobrze. Rowerzyści każdego dnia przekonują się, że podejście do budowy dróg rowerowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. A wydawałoby się, że nie trzeba już tłumaczyć, dlaczego zamiast betonowej kostki powinien być asfalt. Łukasz Kądziołka. Kostka brukowa to zmora rowerzystów. Taką wątpliwą atrakcję chcieli sprezentować mieszkańcom na ulicy Portowej urzędnicy z Gliwic. Byliśmy przekonani, że to będzie taka standardowa asfaltowa ścieżka oddzielona takim wąskim pasem trawnika od jezdni. Tak było z nami ustalane na spotkaniach, kiedy ją konsultowaliśmy. Natomiast po analizie przetargu opublikowanego w BIP-ie okazało się, że tam doszło jakieś takie dziwnej wrzutki i tam ktoś wpisał nawierzchnię z kostki. Zarząd Dróg Miejskich swoją decyzję tłumaczy tym, co znajduje się pod ziemią. Postanowiono użyć kostki, ponieważ łatwiej ją rozebrać, żeby dostać się do rur czy kabli. Dla kogo my to budujemy? Czy dla nas jest ważna wygoda sieciowców, którym być może za 10 lat pęknie rura i będą 3 metry kwadratowe musieli tego rozebrać i położyć na nowo, czy gliwiczan i gliwiczane, którzy będą po tym codziennie jeździć. Wygląda na to, że urzędnicy naprawią swój błąd i nawierzchnia zostanie zmieniona na asfaltową, czyli wpisującą się w metropolitalne standardy rowerowe. Taka właśnie droga powstaje w Mikołowie i ma przebiegać wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Chcemy ją zrobić szeroką, wygodną, rekreacyjną. Wiemy, że nie tylko rowerzyści będą z niej korzystać, ale również osoby na rolkach, na hulajnogach. Teraz dzieciaki, jest to bardzo modne ostatnio. Więc ten cel rekreacyjny będzie spełniony. Jest on odsunięty od drogi, ta ścieżka rowerowa, tej głównej drogi. Więc myślę, że mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Mikołowa, ale całej okolicy powinni być zadowoleni. Ścieżka o długości prawie 4 km będzie łączyła sołectwa Mokre i Bujaków. Ma być gotowa dopiero jesienią i będzie jedną z najdłuższych dróg rowerowych w metropolii. Dziś to już wszystko. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.